po melodii prezentuje Mama Lama. Ta Dorotka, ta Malusia, ta Malusia tańcowała. Ta Malusia, ta Malusia. Pozwól rozwijać się wyobraźni twojego dziecka. Tylko dobra muzyka w aplikacji po melodii. Pobierz i wypróbuj za darmo. Masz tableta, puszczaj muzykę ze Spotify. A to było lat. Z reklamami. To było tak dawno. Ja po prostu play, pauza, play, pauza. To, że byłeś nianią, nianią.pl też daje ci plus 10 do bycia tak, dobrym DJ-em. Tak, tak. Wspólnie sobie tańczymy. Rączka w lewo, rączka w prawo. Ja się popłakałam podczas tej zabawy. Dobrze zmienić nastawienie, że tu nie chodzi o mnie, chodzi o nich. Nie? I być dla nich i się z nimi cieszyć, a nie, wiecie, wybrzydzać na rzekę. 5 sposobów na udane wesele. Czy pamiętacie, jak wieki temu wspomniałam, że znam dobrego DJ-a i mogę go polecić, bo to jest mój znajomy. Zaprosiłyśmy go. Albo wprosił się, ale też zaprosiłyśmy go, dlatego że on wie najlepiej jako DJ, bo doświadczenia ma wiele, nie oszukujmy się, i co się składa na takie udane wesele. Coś, co jakieś takie, też bądź zachęcony opowiadać nam jakieś smaczki. Ja uwielbiam smaczki. Przemo bardzo często wraca z jakiegoś wesela i mówi, nie uwierzycie, co się wydarzyło. To prawda. I ty wtedy masz oczy otwarte. Opowiadaj. Przemo, czy ty jesteś najlepszym DJ-em, jakiego znasz, czy mi się wydaje? Nie. Wiem. Nie wiem. Pokora nakazuje mi powiedzieć, że nie. Że jest mnóstwo innych. Ciężko powiedzieć. Na przykład DJ Tiesto. DJ Tiesto. No właśnie, wiecie co, bo tak naprawdę DJ... DJ. To jest coś troszeczkę innego, no DJ właśnie. W klubie, a DJ na weselu. Nie? Jakby zajmuje się troszeczkę inną sferą bawienia ludzi. DJ w klubie bardzo często właśnie ma dużo różnych innych urządzeń, skreczuje, miksuje, robi cuda na kiju. DJ na weselu nie musi tych wszystkich robić, tak rzeczy, tak mi się wydaje, bo głównie chodzi o to, żeby puszczać fajną muzę, która rozbawi całą naszą rodzinę. I on musi też mieć inne cechy, których nie ma, powiedzmy, DJ klubowy, tak mi się wydaje, nie? Jakby musi umieć porozmawiać z babcią. Uspokoić wujka, który chce disco polo, a już bardzo mocno jakby wódka się polała. I różne inne rzeczy, wiecie, więc to jest taka sztuka kompromisu, nie? DJ czasami może być w taki klubie... Taki mediator, dokładnie, nie? Nigdy nie wiesz, co się wydarzy na twoim weselu, tak. Więc dobrze jest takiego mieć, wiesz. Bardzo taki agent do zadań specjalnych też, tak jakby? Bardzo często DJ też na weselu jest trochę takim wedding planerem, takim ogarniaczem wszystkiego, chodzi, zastanawia się, teraz chodźmy tu, teraz zróbmy to, a teraz pani kelnerka musi mieć dzbanek, bo zimne ognie trzeba włożyć i nie podpalić na przykład lasu, bo 100 osób wraca z zimnych ogni. Więc czasami trzeba myśleć o różnych innych rzeczach. Ale jest taka trochę dyskusja, myślę, w świecie DJ-ów, czy my, DJ-e weselni, w ogóle możemy się nazywać DJ-ami, czy my tak naprawdę DJ-ujemy. Tak, dokładnie. Czy wodzirejami, czy animatorami wesel, czy jakkolwiek. Ja, Przemo, szczerze ci powiem, że na początku, jak byłam na twoich weselach, nie, że miał tak dużo żon i ślubów, ale na tych, które prowadził i akurat to byli nasi znajomi. Nawet twoja rodzina. Nawet moja rodzina. Twoja siostra. Która śpiewa w Pomelody, by the way. Twoja szwagierka. Dokładnie. Twój szwagier. Szymon. A, oh my goodness. No, Martyna? No, Ola. Martyna. To robiłeś całą moją rodzinę. To ja całą twoją rodzinę. U siebie u kogoś grałem? Nie, chyba nie. Ale nocowałeś. No, to prawda. Ale nocowałem, bo to jest tak, że jestem z Poznania i gram w okolicach różnych, w całym kraju. Zdarza się, że pod Rzeszowem, więc wtedy sobie śpię u mamy lamy. Ale ja cię widziałam w akcji też. Tak? Nie grałeś u mnie na weselu w rodzinie, ale ja byłam jak ty grałeś. Więc... Ja miałam krótką myśl taką, że na początku myślałam sobie, Przemoc coś wymyślił, żeby być DJ-em. To prawda. Nie wiem, czy to wypali. I na początku oczywiście pierwsze dwa wesela były takie, że Przemu, mógłbyś bardziej coś tam. Tak. Ale na ostatnim weselu, na jakim ja byłam i ktoś inny był DJ-em i miałam porównanie i ty już w ogóle się rozwinęłaś od tamtego czasu, to miałam rozwinęłaś się, wiesz? Oh my gosh! W sensie, no, nie, no tak. na,
Szczerze powiedziawszy, nie znam lepszego DJ-a. Ja teraz nie chcę, żeby ktoś zaczął dzwonić do ciebie przez cały czas i żebyś miał wszystkie mamy-lamy. Ja bym nie chciała, ponieważ ja wolałam, i tu numer telefonu. Żebyś był sąsiadem normalnym, przyjemnym, a nie, że cię ciągle nie ma tak. na chacie. Że na przykład ciągle wyjeżdżam do Krakowa i mnie nie ma w Poznaniu. I no, rozumiem to. Ja bym więc chciała, macie zabronione dużo koło Krakowa grać. Dobrze, więc pierwszy punkt to jest dobry DJ, który tak. takie trzy cechy główne. Przystojny. Ale niezbyt. Taki, mniej niż taki, pan który, dokładnie. I taki, który zapamięta wasze imiona. I nie przekręci podczas toastu na przykład. To jest dość tak. ważna cecha. Ważne, żeby nie był purpurowy na twarzy. Żeby to... jakby alkohol... niektórzy piją, niektórzy nie. A ty? Nie. Staram się. Nie piję ewentualnie do toastu szampan, albo jak się już pakuje piwko. Ale nawet raz, jak że... Piwko wchodzi do samochodu. Jak już wchodzę do samochodu. Nie, jak zaczynam się pakować, to mija jeszcze 2 godziny, szanowna policjo, a ja mam duże ciało i chodzi o to, że ten alkohol nie to się tak rozchodzi, że nie. Bocznymi, na bocznych nie stoją. Wychodzi w ogrodę. Ja chciałam powiedzieć, czy ja mogę powiedzieć, że ja pamiętam, jak ty DJ-owałeś w Radości. Tak, a to w ogóle, to była jedna z pierwszych imprez. To była jedna z pierwszych imprez, tak. Dlatego chciałam powiedzieć, że się rozwinęłaś. Tak, no w sensie to była impreza na spontanie pod tytułem Przemo, masz tableta, puszczaj muzę ze Spotify. A to było lat... Z reklamami. Tak dawno, to było ja po prostu play, pauza. Tak, to było bardzo, bardzo dawno, więc to, w sensie, no ale to się tak trochę zaczęło, no tak, że po prostu chyba pierwsze wesele to... No właśnie, ktoś poprosił mnie... zaraz chyba po tej imprezie, czy możesz zagrać na weselu? A.k.a. Play, pauza. DJ Winamp. Tak. Nie? DJ jakby ja po prostu siedziałem przy stole i to robiłem. No i później i totalnie za friczko. Ale ja też pamiętam, że jak ciebie poznałam i wtedy też DJ-owałeś, nie będąc DJ-em, to też DJ-owałeś życie. Może teraz DJ-owałeś życie. Tak. Że ty w ogóle zawsze wiedziałeś, zawsze byłeś DJ-em życia. I ty na przykład graliśmy w gry, to Ania. Więc to jest prawda. Twoje. Przemo ma taki, bo to się nazywa w pewien sposób, to jest takie polskie słówko flow. flow trzeba mieć. Jak ktoś się zacina, tak jak ja, jak ktoś się zacina, albo nie umie się wysłowić, albo mówi za cicho i mówi, tak. No proszę państwa, to może byście chcieli, zechcielibyście teraz usiąść i wszyscy mają gdzieś tego wodzireja, no to jest bez sensu. Tak, no w sensie niektórych rzeczy można się nauczyć, myślę, że niektóre trzeba rzeczy mieć wrodzone, ale to wiecie, nie jest tak, że kończy ktoś liceum i stwierdzi, no ja będę DJ-em, nie? Ja myślę, że to jest tego typu zawód, gdzie trzeba się po prostu odbić od kilku rzeczy, zobaczyć, że korpo może niekoniecznie, że może jednak... Niania? No, wciąż jak się wpisze Przemysław Ciemniewski w Google, to chyba się znajdzie mój profil na niania.pl. Ja myślę, że to, że byłeś nianią.pl też daje ci plus 10 zdobycia dobrym DJ-em. Tak, tak, tak. Że czasami dzieci podchodzą na rękę, słuchawki, wszyscy dziadkowie zdjęcia. Ciekawostka. Dobra. Kiedyś zaprosiła mnie pani do telewizji, chyba WTK Poznańskiej, żebym wystąpił jako jedna z osób, która wykonuje typowo kobiece zadania, bo był Dzień Kobiet i wystąpiłem obok pana manikurzystki. Manikurzysty, czy jakiegoś takiego. I po prostu ja opowiadałem, jak to jest wykonywać kobiecą pracę. Być nianiem. I co? Być nianiem. No i ja się tam wypowiadałem, że raz kiedyś ktoś mi chyba zwrócił uwagę, że to nie jest zdrowe, bo ktoś mi kiedyś powiedział, że to jest trochę chore chyba. A ja mówię, a tatowie, tatusiowie, ojcowie, nie? No, wow. Więc kiedyś tak, no, miałem przygodę z różnymi pracami. Oj. To nawet prawda. Nie zaczynajmy. Tak. O fryturze też opowiesz. Ja powiem, co to znaczy być dobrym DJ-em na podstawie obserwacji Przema. Dobry DJ to jest taki, który włoży wysiłek w to, żeby poznać parę młodą. Tak. To a na pewno ich predyspozycje i pomysły i preferencje, nie? Jakby można zrobić taśmowo wesele, takie z katalogu, nie? Zagrać podobną muzykę, zachowywać się tak samo, mówić tak samo i mieć napisane na ręce, jak oni mają na imię. Można, nie? Można. Ale można też chcieć trochę bardziej poznać i tak naprawdę poczuć, że jestem gościem na weselu z troszeczkę inną funkcją, nie? Że naprawdę pamiętam, przez cały czas mam to na uwadze, że to jest wesele, że dla mnie to jest 30. wesele, ale dla nich to jest jedyne wesele, nie? I to jest ważne, że to jest dla nich najważniejszy moment w życiu. I można właśnie to odklepać, a można faktycznie to z nimi fajnie przeżyć, nie? Ale coś fajny, Przemo. Dobra. 7-2-1-105-7-9. Co?
ja chciałam powiedzieć, że odpłynęliśmy bardzo w stronę... Tak. Ja trzymam się bardzo. Najlepszy DJ, a nie najlepszy. Ja przepraszam, bo ja już zagaduję. A, tak? No. Nie. No, bo no, jakie są jeszcze składowe dobrego wesela? Dobry DJ. A ty zapytałaś, tak, jak poznać dobrego DJ? Ja powiedziałam, że chcę spędzić z nim z parą czasu. Znaczy, my to nagramy i później będzie tytuł. I się później okaże, co jest. I potem się okaże, że tytuł, czy jest... Czy Przemo jest dobrym DJ-em? Dokładnie. Tak, nie? Co tam uprzema? Co tam uprzema? To jest taki tytuł. Co jeszcze jest ważne w weselu? Ja myślę, że najważniejsze, moim zdaniem, jest podejście. Podejście pary młodej do tego, co się dzieje. Jakby uwielbiam, gdy para młoda... ja wiem, że to tak wygląda, jak ja bym wybierał pary młode, ale ja uwielbiam, jak pary młode są świadome tego, że to jest wesele. I tu chodzi o to, że oni się pobierają. Nie chodzi tak naprawdę o to, żeby zupa była idealna, żeby tort był idealny, żeby goście, żeby wszystko, co my sobie zaplanowaliśmy, te wszystkie szczegóły i detaliki, które są fajne i warto nad nimi pracować, ale nie chodzi o to, żeby to było idealne, bo najważniejsze jesteśmy my i nasza miłość, nasze życie, nie? Jakby obrączka i wiecie, wszystko, co jest z tym związane. Więc jeżeli mam takie podejście, no to wtedy, jeżeli nawet tort się przewróci, to się będziemy z tego śmiali. I zrobimy sobie fajną fotę na Instagrama, ha, przewrócił się, nie? Więc jakby, jak jest spina, co do szczegółów, mam zaplanowane, musi wejść to i to. A mamy 100 osób, mamy dwie rodziny, ludzie się nie znają, może być chaos, mamy starszych, młodszych, bardzo młodszych, trzeźwych, pijanych, rudych, blondynów, brunetów, różnych ludzi i teraz to pogodzić, na pewno trzeba się moim zdaniem nastawić, że pewne rzeczy się nie udadzą i warto jest mieć tego świadomość i po prostu trochę wylane. Ja mojej żonie, a się pobraliśmy niedawno, też tak trochę powtarzałem, że przygotujmy się do naszego wesela jak najlepiej potrafimy, a w dzień wesela miejmy totalnie wylane, co się będzie działo i totalny luz, nie? Bo no, myślę, że to jest dobry przepis. I Przemo, mając ślub na 15, do za 2:15 chodził w obleśnym t-shircie. Obleśny t-shirt. To był po prostu, słuchajcie, ja mam t-shirty, które mam sentyment do nich, no po prostu sprane leciutko, ale wciąż one, ja ci podpowiem, za niedługo one znikną, nie będziesz wiedział, gdzie one są, ale to twoja żona cię wywaliła. To prawda. No tak, więc tam troszeczkę się rzeczy przesunęły, no ale właśnie, ja mogłem być taki, że o matko, jest godzina spóźnienia, a mogłem po prostu witać ludzi w t-shircie, a oni już wchodzą w garniturach i przybijać sobie z niej piątki i ludzie żartują, że może mi oddadzą marynarkę, żebym się jakoś ubrał jak człowiek. Czy ty zapomniałeś swojego outfit, marynarki? Tak. Więc myślę, że podejście jest ważne. Podejście, czyli odpowiedni luz do tego. I wiadomo, są różni ludzie, ale zachęcam do tego, żeby wyluzować na tyle, na ile się to da, no bo chodzi o to, żeby się bawić ostatecznie. Więc to. Warto jest też ustalić, kto rządzi. Czyli zdarza się tak, że młodzi płacą za wesele, zdarza się tak, że rodzice. Ale żeby sobie zaoszczędzić stresu, warto ustalić, nieważne kto płaci, kto ostatecznie jest tutaj decyzyjny. Po jakiemu to robimy? Czy robimy tak, jak chce mama, czy robimy tak, jak chce ja, moja żona, czy ktokolwiek. I czasami ludzie mają, wiecie, luz z tym, a czasami jest takie przeciąganie na stronę. Nie? I na przykład, wiesz, znam historię, gdzie mama chce, żeby coś było na weselu. Dzieci tego nie chcą. To mama im to daje jako prezent ślubny. O! Czyli co? No, czyli nie odmówisz już. Na przykład, wiecie, co u mnie było? Armaty! My przyszliśmy, bo ja miałam na podwórku ślub i my przyszliśmy i tam harcerstwo też zawiadywało tym ośrodkiem czy tym miejscem i gościu mówi, tak, mamy też armaty, możemy wystrzelić armaty. Ja mówię, absolutnie nie. Mój teść, to my później. Tak. I później co? Możecie się pocałować, jesteście parą. Lecą armaty. A ja mówię, matko jedyna, co się teraz dzieje? I ty teraz nie wiesz, czy masz protestować, czy po prostu armata, bum. Ale ja też byłam wyluzowana w dniu ślubu, więc mówię, dobra, niech będą armaty. No więc właśnie, ja miałem taką sytuację, że panna młoda, w sensie, że para młoda nie chciała ciężkiego dymu. Mama bardzo chciała ciężki dym, czyli taki, wiecie, suchy lód zalewa się wrzątkiem i taki gęsty dym na powierzchni, na parkiecie, taka chmura. Taniec w chmurze. I mama bez poinformowania trochę dzieci, albo poinformowała ich na sam koniec, po prostu im to wręczyła jako prezent ślubny, więc i tak ten ciężki dym był, nie? Jaki ulotny prezent. No więc, no albo wiecie, rodzice na przykład czują się bardziej tutaj organizatorami, a dzieci się czują jak goście u siebie na weselu. Niektórym to pasuje, niektórym nie? Ale są sytuacje, w których rodzice zapraszają swoich znajomych z pracy, gdzie para młoda totalnie nie zna ludzi, nie? I po prostu robi się alternatywna impreza. Myślę, że to jest bardzo ważne na weselu, żeby ludzie się poczuli jako jeden wspólny organizm. Oczywiście nie przez cały czas, no ale czujemy, że jesteśmy tutaj razem, ekipą i fajnie się bawimy i chodzi o parę młodą, a nie, że tu jest ekipa A, tu jest ekipa B, na podwórku jest ekipa C i tak każdy sobie rzepkę skrobie, nie? No bo, no więc to jest to. A powiedz mi zabawy.
Robisz? Zabawy. I teraz tak, no, jeżeli chodzi o zabawy, to ja wiem, że to jest newralgiczny temat i totalnie rozumiem, że parę się tego boją. Wystarczy sobie na YouTubie wpisać zabawy weselne, albo nawet nie wpisujcie. I tam już sale. Tam się kończy internet. Mhm. Tak. Więc ja jakby jak najbardziej jestem tego świadom i są różne podejścia. Myślę, że na pewno wesele to nie jest miejsce na zabawy sprośne, jakieś takie podteksty, przeciąganie jajek przez w sensie jajek takich kurzych przez spodnie. Co to za zabawa? I czy wiecie, no jakieś takie rzeczy, których musimy się wstydzić, albo jakieś tak. Żenujące przebijanie balonów, czy tego typu rzeczy. Tak, tak, więc tak. Myślę, że to nie jest tego typu impreza, czasami... Chyba, że ktoś chce bardzo, to niech se ma, ale... Ale to niech idzie na dożynki w remizie. Ja tak staję się, najlepiej wtedy czyli tak czyli ty jest. Nie robisz. Ja wtedy, nie, jeżeli ktoś chce taką imprezę, to ja po prostu kulturalnie i najmilej jak tylko potrafię informuję i staram, że jakby że to nie jest moja bajka. Nie, że to nie jest moja bajka, nawet mówię lepsze i gorsze, no bo ktoś, ja nie jestem, miał autorytetu, żeby ocenić, nie? Ale mogę powiedzieć, słuchajcie, poszukajcie może kogoś bardziej z waszej bajki, moja bajka jest troszeczkę inna, no i super, mogę może kogoś polecić, chociaż byłoby ciężko, ale nie, jakby, żebyśmy się jakoś tam rozstali. Natomiast można zrobić zabawy, które mają w mojej opinii większy sens i różni DJ-e różnie do tego podchodzą. Czasami to są animacje taneczne, czyli wspólnie sobie tańczymy. Rączka w lewo, rączka w prawo. Takie proste rzeczy, tak, nie? Tak. Także, że wszyscy są w stanie to powtórzyć. Czy jakieś konkretne animacje taneczne, taniec belgijski, czy tego typu rzeczy, czasami poloneza, ale są też zabawy, które można po prostu zrobić, nie? Na ślubie... Moje siostry były poloneza. A na ślubie Szymona ty zrobiłeś takie greckie, takie, że faceci... Zorba. Zorba? Nie mam pojęcia. Faceci na zewnątrz, kobiety w środku, idą w dwie strony, w środku jest para. Tak, w środku jest para modeli, oni sobie tańczą. Tak, i my krzyczymy Julka i faceci krzyczą Szymon, tak. Julka, to Szymon. Fajnie działa, jak są... Ale w muzyce W muzyce, tak, no bo to jest tak te i coraz szybciej i później Szymon mówi do środka, na zewnątrz, coś tam i wszyscy się cieszą. Ja się popłakałam podczas tej zabawy ze względu na to, że się wzruszyłam, bo to było takie wspólne cieszenie się tym, że Julka i Szymon. Tak. Ja jestem nienormalna, ale popłakałam. A byłaś w ciąży wtedy może? Nie. Hormony. Nie, ale karmiłaś. Nie, to była romantyczna zabawa po prostu, Ania. I to jest dobre, ale nie zawsze się to udaje, bo nie zawsze ludzie mają na tyle krótkie imiona, żeby powiedzieć Szymon. Tylko na przykład... Eusebiusz. Eusebiusz, nie? Jakby, wiecie, to trzeba powiedzieć w rytm. Więc to jest prawda, że wtedy się... W sensie fajne jest to, że na początku ludzie słuchają, ja im mówię, słuchajcie, powtarzajcie te imiona, ja wam pokażę jak. I ludzie na początku nie za bardzo jeszcze może kumają, o co chodzi, ale oni sami się nakręcają, że słyszą dziewczęcy głos Julka. I chłopięcy głos, męski głos Szymon. I oni za chwilę czują, że to jest pojedynek. Kto powie to imię głośniej. I wszyscy, Szymon! Julka! Tak. Jest po prostu, wiesz. Może dlatego się popłakałam. Ja przepraszam za moją... Przegrywałaś? Nie, ja się popłakałam. Bo ja mam zawsze tak, jak na przykład oglądam Mam Talent i coś się komuś uda i wszyscy się cieszą, to ja mówię, matko, mu się udało. Ja jestem nienormalna, ale to tak działa. Nie, bardzo dobrze. Jesteś normalna, Ola, tylko się wzruszasz po prostu. Ja wiem, ale ja się tą konkretną rzeczą wzruszam, że coś się komuś udało i wszyscy się klaszczą. Ale czy jak samolot ląduje i wszyscy w Polsce, to... W sensie, jeżeli był to jakiś problem, to się popłacze. A jeżeli nie było problemu wcześniej, to spoko, idziemy dalej. Ale jeżeli to było takie, że wiecie... A widziałaś ten filmik, co mały chłopczyk chciał nogą poryczała się totalnie, matko jedyna. Ty widziałem to. I ten jego tam opiekun czy ojciec mówi jeszcze raz, on płacze, on poddawaj się. I mnie to rozczula. Nie to, że on próbuje i mu się udaje w końcu, tylko to, że oni mu dają takie wsparcie. Chyba się też wtedy delikatnie wzruszyłem. Ja to pokazałam dzieciom, potem Adamowi, potem jeszcze raz dzieciom, potem sama zaczęła. I zaczęłaś strofować, dziecko płacze, ty nie! Tylko, że mu się nie udaje w domu. Nigdy, czasami wtedy jest dramat. No więc ostatni, moim zdaniem, taki, który mógłbym powiedzieć, ważny punkt idealnego wesela, to jest nawet nie to, co mogą zrobić para młoda, co może zrobić, tylko to jest trochę informacja, uwaga do wszystkich gości. Bo myślę, że bardzo na wesele wpływ mają właśnie goście, a to nie jest takie łatwe być dobrym gościem weselnym. I wydaje mi się, że nie każdy gość weselny tak naprawdę rozumie, co to znaczy być gościem i rozumie, po co tam jest, po co tam przyszedł. Powiem najpierw może, co to znaczy być złym gościem weselnym. Zły gość weselny przychodzi na wesele dla siebie. Żeby się najeść, żeby się wybawić,
żeby było tak, jak ja chcę, dokładnie na mojej imprezie, na moich urodzinach, albo żeby było dokładnie tak, jak jest u mnie w salonie, taka muzyka, jak leci u mnie w salonie, jak sobie puszczę, takie jedzenie, jak sobie najbardziej ugotuję, żeby wszystko było wtedy, się działo wtedy, kiedy ja mam na to ochotę, żeby wtedy były tańce, żeby wtedy był tort i tak dalej, i tak dalej. No jak mamy 100 osób i każdy ciągnie w swoją stronę, no to słabo, nie? Jakby byłem na weselu, na którym grałem muzę, bo bardzo często pytam pary młode, czy mają jakąś fajną muzę swoją, którą chcieliby zagrać, nawet jeżeli to totalnie nie jest taka weselna bajka, ale ich bajka, no to super. Zagrajmy to po prostu może troszeczkę później, jak już się wszyscy wybawią do klasyków. No i gram tą muzykę alternatywną troszeczkę, trochę polskiej muzy, to był taki trochę rock, taki troszeczkę inny. I wiesz, i podchodzą do mnie goście, niektórzy się pytają, kiedy ja skończę grać te smenty. Mhm. Nie? Ja sobie myślę, gdzie my jesteśmy, nie? Jeżeli to jest wesele, to skaczmy i się bawmy z nimi do czegokolwiek, nie? Jakby, wiesz, więc wydaje mi się, że jeżeli goście wiedzą, że to nie chodzi o to, żeby była idealna muza taką, jaką ja chcę, tylko po prostu jestem tutaj dla nich, no to jest dobre nastawienie. I oczywiście jakby staramy się, żeby muza była super, żeby było jedzenie dobre, żeby wszystko zadziałało, ale dobrze jest mieć nastawienie, że tu nie chodzi o mnie, chodzi o nich, nie? I być dla nich i się z nimi cieszyć, a nie, wiecie, wybrzydzać, narzekać, nie? Ależ to jest mądre, nie? Z ust DJ-a, nie mogę w to uwierzyć. Trzeba spuentować. DJ-a filozofa. Papier. Moja babcia mi zawsze mówiła, nie filozofuj, Przemek. I później ja miałem na to papier i magistra, już mogłem. Proste. Dajcie nam znać, jakie wasze są triki i porady na udane wesele. Przema polecam... Przema polecam ze szczerego serca. Powiedz jeszcze raz ten wierszyk. 7-2-1-105-7-9. Boom. 7-2-1-105-7-9. Ja powinienem mówić, tak jak Pudzian na KSW, po prostu odkryć klatę i on tam ma henną Atlas Klejoklej. No. Dokładnie. Jak będziecie od Mamy Lamy, powiecie, że od Mamy Lamy dzwonię, to... 5% więcej, drożej. Przejdzie to? Taki deal wam załatwiłyśmy. Nie, to może, wiecie, nie? Może coś, to może się uśmiechniecie. Ale ogłaszam, że musicie się pierwszy raz, jak dzwonicie, musicie zapytać, dzień dobry, chciałabym umówić wesele na ten i na ten miesiąc, na taką i taką datę. Czy rozmawiam z Przemem? Tak. Przemo, ile masz wesel w tym miesiącu? Jeżeli on powie, no akurat mam super, mieści mi się właśnie szóste, to w ten piąteczek tutaj, to wy mówicie, okej, nie, Przemo, musisz być ze swoją żoną i ze swoimi sąsiadami, a nie tylko robić wesela i się rozłączacie. Taki deal. Tak, czyli po prostu dzwońcie na 2027. Tak, dokładnie, przełóżcie specjalnie swoje wesele. Dokładnie. Żartuję. Przemo ma Instagrama, jak się nazywasz na Insta? Ciemniejewski DJ. Możecie też zapytać. Z podkreślnikiem. Do zobaczenia! Dziękuję.